Dziś słyszymy psalm 117. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie go, wszystkie ludy. Ten psalm ukazuje ciekawą perspektywę, bo wiemy, że napisał go psalmista, który należał do narodu wybranego, czyli można by powiedzieć, był wyznawcą pewnego ekskluzywizmu. Ci którzy przynależeli do narodu wybranego, czuli się wybrani, bo to ich wybrał Bóg Jahwe. Nie mieli takiego szczęścia ci, którzy do tego narodu nie należeli, poganie. Co ciekawe, psalmista, członek narodu wybranego, wzywa wszystkie narody do tego, aby chwaliły Pana Boga. Można powiedzieć, że jest przejście od takiego Ekskluzywizmu do uniwersalizmu. Jest to też taka wskazówka dla nas. Zresztą odczytujemy ten psalm w, dzisiejszą, w dzisiejsze święto, święto Cyryla, Cyryla i Metotego. Misjonarze, patronów Europy, którym nie wystarczyło odkryć Pana Boga dla siebie, postanowili pójść, do innych krajów i podzielić się doświadczeniem Pana Boga z innymi. I właściwie przeżywać Pana Boga nie da się samotnie. Jeżeli spotkasz Pana Boga osobiście, to ta radość będzie Cię rozpierać, roznosić, nie dasz rady przeżywać w sposób prawdziwy tej radości samotnie. Może czasami byłeś nad morzem czy w górach. Na dłuższą metę trudno jest podziwiać piękno stworzenia samotnie. Chcesz dzielić się tym pięknem z innymi. Jeżeli doświadczasz Pana Boga prawdziwie, to chcesz się dzielić tym doświadczeniem z innymi. Zresztą potrzebny jest Ci drugi człowiek, żebyś mógł też zobaczyć, doświadczyć, jak On przeżywa Pana Boga, żeby to Jego doświadczenie ubogacało także Ciebie. Właśnie dlatego jesteśmy wezwani, aby nieść radość Pana Boga, aby wychwalać Pana Boga razem z innymi. Zresztą, jeżeli byśmy tego nie robili, byłoby to dziwne. Ewangelizacja jest przeciwna egoizmowi. Jeżeli człowiek jest egoistą i doświadcza dobra, piękna, to będzie chciał to zatrzymać dla siebie. Ten, kto ewangelizuje, nie jest po prostu egoistą. Doświadczył Pana Boga, doświadczył dobra, doświadczył piękna i chce tym dzielić się z innymi. Zachce więc i Ty właśnie nieść radość, radość, której doświadczyłeś, do innych i przeżywać ją z innymi. Amen.